Łożesz. Kurde. Co to jest? Rolex. Słyszałeś to? dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj idziemy do złomowiska samochodów. Nazywa się Kopart, to jest firma, która jest na całym świecie, pewnie część z was zna. I byłem tam już wcześniej, więc podlinkuję to stary odcinek. Po prostu idę tam drugi raz, dlatego że minął chyba z rok od tego czasu i na pewno są jakieś nowe, fajne samochody. A są tam Lambo, Ferrari, Rolls-Royce i tak dalej, więc na pewno będzie coś ciekawego dla was. A teraz jesteśmy w sklepie, bo kupiliśmy sobie lodówkę, taką wiecie, przenośną, jakąś na piknik i tak dalej. I chcemy sobie, jak małe dzieci, ją przetestować po prostu, więc kupujemy byle jakie napoje i wkładamy je do lodówki dzisiaj. Jeździmy z lodówką w samochodzie. Kupujemy, płacimy i jedziemy dalej. A teraz patrzcie na naszą lodówkę. Myk, woda już jest, drineczki, znaczy się drineczki, szczęście, że picie i zamykamy, prawie jak w Range Roverze. Jak coś to był żart z tym, z tą lodówką, jak w Range Roverze, nie będziemy trzymać tej lodówki w samochodzie i nie po to kupiliśmy, tylko po prostu w następnym vlogu będzie nam potrzebna i dlatego już ją testujemy. Tak was trochę podpuszczam, żebyście oglądali następnego vloga. No jesteśmy pod budynkiem Kopartu, zobaczcie, tak to wygląda, tu jest po prostu taki mały budyneczek i za nim jest bardzo, ale to bardzo dużo samochodów. Jak widzicie, mamy na sobie specjalną kamizelkę, bo dostałem już oficjalne pozwolenie na nagrywanie tutaj i trzeba zachować takie właśnie środki ostrożności. I bez gadania wchodzimy do środka już. No i jesteśmy na tym takim tylnym placu, gdzie są wszystkie samochody. Jest ich bardzo dużo, ale powiem wam, że jest widocznie mniej niż ostatnio jak byłem. To po prostu było wypełnione po brzegi wszystko. Teraz jest dużo luzu między alejkami. No ale nic, szukamy najdroższych samochodów lub najbardziej wyjątkowych. No i zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Dobra, jesteśmy w rzędzie tych najdroższych samochodów. Tu jest takie miejsce, gdzie są same te najlepsze samochody. Jest specjalnie dla nich daszek, zobaczcie. I zaczynamy od końca i idziemy do początku. Czemu od końca? Bo zobaczyłem G-klasę, która wydaje się w bardzo dobrym stanie. I zobaczymy, jak to tam z nią wygląda wszystko. Te samochody, które są takie wizualnie w dobrym stanie, to przeważnie są zalewajki, czyli wiadomo, zalany samochód. Śmierdzi wilgocią strasznie, czyli prawdopodobnie był zalany. Pleśń wszędzie. Pleśń, zapleśniałe, wszystko. O Jezu. Ale oprócz tego samochód wygląda jakby był w dobrym stanie. Jakby nie ma żadnych, nie jest po wypadku żadnym. Zobaczmy tylne siedzenia. O, nie zobaczymy chyba. O Jezu, ile te dywaniki zapleśniałe, wszystko zapleśniałe strasznie. Usiądę sobie, trudno się mówi. I tak ciuchy do prania i tak. Telewizorki, o które była spina ostatnio, nie będę za nie szarpał tym razem. A auto jako tako wygląda jak nowe praktycznie. Oczywiście to, że wszystko jest zalane, to jest jedna sprawa, ale tak wizualnie wygląda na nowe, dlatego że auta, które są kawałek przed nami, zobaczcie za chwilę, są po prostu po jakichś totalnych wypadkach, gdzie jest rozpieprzony cały przód na przykład na kawałki, koła porywane, więc przy tych autach to jest naprawdę super. Jeździłem parę razy G-klasą, czy z Buddą, czy sam, czy z kim innym i powiem wam, że w G-klasach mało jest miejsca z tyłu. Jak na taki wielki samochód, naprawdę nie jest aż tak dużo miejsca z tyłu, nie? No dobra, idziemy dalej. Za G-klasą, to jest jakiś chyba dział SUV-ów na samym końcu, Bentley Bentayga. Też tutaj jest typowy właśnie taki samochód, jakie tutaj występują. Cały przód rozwalony, maska zgięta w pół. Z tej strony nawet świateł nie ma, nic, wszystko rozwalone. I ten samochód prawdopodobnie będzie zamknięty, bo coś wygląda, no... Nie każdy jest otwarty, także tak... Część jest zamknięta, część otwarta, to zależy po prostu. Pewnie was interesuje, ile takie samochody kosztują. Sprawdziłem to dla was na stronie Kopartu tutejszego i znalazłem tego Bentleya za dokładnie 85 250 dirhamów, czyli jakieś 90 tysięcy złotych powiedzmy. Macie jakiś pogląd mniej więcej, ile kosztują superluksowe samochody z najwyższej półki? Powypadkowe. Nadal nie jest to parę tysięcy złotych, wiadomo. A obok Ferrari California, zobaczcie jakie piękne. Ona jest chyba otwarte, o jest. Wow. Skóra, wszystko jest. Jakie są w nim mankamenty? Trzeba zobaczyć. Śmierdzi w środku, czy nie śmierdzi? No nie śmierdzi w sumie nawet. Dywaniki jakieś, co tutaj się dzieje? Co tutaj? Ło, jakieś elementy, wszystko. O, tu co? Czy
ciekawy jestem. Czasami coś zostawiają ci ludzie. To guziki akurat. Tu nic nie ma w schowku. Nie wiem, co jest z nim tak, bo nie śmierdzi danym autem i nie widzę żadnych uszczerbków z zewnątrz na razie. Zobaczmy z drugiej strony. Proszę bardzo, silnik. Nie jestem mechanikiem, więc się nie udaje, że znam, ale wygląda na ok wszystko pod względem jakby wypadkowym, że nie jest tutaj nic po jakimś zderzeniu czołowym znowu. I jest, wszystko jest w całości. To może być, słuchajcie, wszystko zepsute. Ale to jest w całości, to już jest duży plus na takim złomowisku jak to. Skoro nie widać uszczerbku zewnętrznego, pewnie jest zalany i wszystko jest do wymiany w środku, ale przynajmniej z zewnątrz, ok. Idziemy dalej i zobaczcie, co my tu mamy. Lamborghini Huracan. Też jest skasowany, z przodu chyba zawsze są skasowane. Czy to jest tylko otwarte? O, jednak nie tylko otwarte. To się chyba na progu nie wyrobi. Coś się stało tutaj, no. Nie mam pojęcia, ale tutaj powinien być ten taki mały bagażnik przedni. A no jest niby, ale w jakim stanie? Wszystko tu pękło. Ale nie jest to najgorsze auto, jakie widziałem tutaj. W ogóle jakbyście chcieli zobaczyć sobie te auta i w ogóle wszystkie jakie mają, to na stronie, podam stronę w linku na dole. Macie aukcje wszystkie dostępne, są, jest cała lista samochodów, które są, więc możecie sobie sami to przejrzeć i zobaczyć. A tutaj obok Ferrari 612 Scaglietti się czyta. Nie jestem aż takim znawcą samochodów, dlatego przepraszam za moją wymowę. Ten model wygląda naprawdę jak nówka. Zobaczcie felgi, jakie piękne, nieporysowane nic. Zobaczcie na karoserię. Ona nie ma w ogóle, to nie było żadnego wypadku. Musi być zamany samochód. Po prostu musi. Nie uwierzę, że to jest coś innego. Po prostu masakra. Trzeba go teraz otworzyć i zobaczyć, jak będzie w środku wyglądał. O, proszę bardzo. Wow, wow, wow. Nie wiem, jaka jest historia tego samochodu, ale to może być nawet auto niezalane, ani nic. Może to jest auto przejęte za długi, bo takie rzeczy też są. Dłużnicy uciekają z kraju, zostawiają za sobą wszystko w Dubaju, bo lepiej uciec i mieć wolność, niż pójść za długi do więzienia w Dubaju, bo w Dubaju idzie się do więzienia za długi. Więc może to jest ten przykład, aż sobie wejdę, bo po prostu on wygląda jak na złomowisko, to wygląda przecież, kurde, no, świetnie. Wow. Ej, to mi się wydaje, czy tu działa normalnie ekran? Przecież to jest niemożliwe. On jest włączony? Wygląda na to, że to auto jest po prostu w zajebistym stanie. Aż chciałem odpalić silnik, bo po prostu mam wrażenie, żeby odpalił nawet. Wow. Nie ma kluczyków gdzieś? Żeby sprawdzić sobie silnik? Nie wiem, czy takie coś wolno robić na takich złomowiskach, ale tak z ciekawości po prostu sprawdzę. Spróbuj fotel przesunąć. Działa! Fotel nawet działa! Wow. Czujesz się teraz jak w salonie Ferrari? Czuję się, jakbym sprawdzał sobie normalne, działające Ferrari, a przecież to jest złomowisko. Nie wiedziałem, jestem tutaj drugi raz i nie wiedziałem, że są samochody w tak dobrym stanie niektóre. Coś tam pewnie z nim jest nie tak, ale działa elektryka w 100% i on stoi na takim słońcu w ogóle, w najgorszych warunkach. 40 paru stopniach i to jeszcze wszystko działa? No nie spodziewałem się, jestem w szoku po prostu. Patrzcie, co nawet działa, wszystko po prostu działa w tym samochodzie. Wszystko, co wiadomo, nie mogę nim pojechać, ale mam przeczucie, że ktoś na tym samochodzie zarobi dobrą kasę. Dobra, idziemy stąd do następnego. O, co my tu mamy? Mamy kolejne Ferrari i Mercedesa GTS AMG. To jest fajne auto, ono nie jest popularne, ale podoba mi się, szczerze mówiąc. Zamknięty niestety. Zobaczcie w ogóle, że stoi na cegle tutaj. Jest pod spodem cegła. Nieźle dostał, bo ta cała oś jest wygięta po prostu o 180 stopni. Dobra, i przedostatni samochód z tego całego działu najlepszych fur. Rolls-Royce Wraith po dachowaniu. Zobaczcie na to. Naprawdę współczuję, bo to już nie jest jakaś sztuczka. Wydaje mi się, że ta osoba w środku to po prostu latała po całym aucie i naprawdę mogła być w złym stanie. Dachowanie, dach wygięty, szyba rozpieprzona na kawałki, maska pogięta. W środku no jest piach, wszystkie poduszki powietrzne się poruchamiały, właśnie stąd tutaj z przodu, czyli tą najważniejszą. Wow, nieźle. Co tu jeszcze ma z przodu? Zobaczmy. Wiadomo, to jest wypadek i totalnie to jest poniszczone, ale nie jest rozwalone na drobne kawałeczki, albo nie ma takiej wyrwy w masce na pół metra. Ma wszystkie koła? Ma wszystkie, czekaj, raz, dwa. I proszę bardzo, tutaj mamy mankament, drobniutki. Wyłamane w ogóle koło. Tu ktoś się odbił, no, ale to musiał być wypadek taki, że ten samochód latał po całej drodze. W ogóle masakra. Kolejne koło tutaj. No, mamy dziurkę małą. No ale spoko, spróbujemy teraz do niego wejść. Zobaczymy, chodźcie.
drzwi otwierane w drugą stronę. To się nazywa Suicide Doors. Podobno. Fajny kolor w środku nawet, podoba mi się, wiecie? Bo jest maska czarno-srebrna i kolor w środku taki kremowo-czarny, więc to spasuje. Usiądę sobie, jak jestem brudny, to jestem brudny. Nie, tu jest połamane wszystko. Takie samochody, mechanicy, napiszcie mi w komentarzach. Prawdopodobnie są bardzo dobre na części. O, coś tu jest. Wymiana, to jest z kantoru, kwitek. Wymiana $2690 na dirhamy. To daje jakieś 10 tysięcy złotych. Wow, coś tu jeszcze może znajdziemy, zaraz zobaczymy. Wiecie, co jest w sumie bez sensu w tych samochodach? Dla mnie osobiście. Dla mnie Rolls Royce to jest limuzyna. A to jest auto, które ma tylko dwoje drzwi. Więc wiem, że może ktoś, co się zna, albo kto jest, nie wiem, fanatykiem Rolls Royce'ów, pewnie teraz powie, że to nieprawda, ale dla mnie Rolls Royce powinien być limuzyną, która ma cztery drzwi, osobne wejście do tyłu dla pasażerów. To jest coś takiego, jakby Rolls Royce próbował udawać samochód, jakim nie jest, nie? Zobaczcie, ile tam w ogóle z tyłu. Nie jest wcale dużo miejsca z tyłu. Chciałbym tam wejść, ale no, tutaj nie ma żadnej dźwigni awaryjnej, gdyby elektryka nie działała? Chyba nie ma. Ale zawsze jarały mnie, wiecie co? Te oto wycieraczki. To jest tak miękkie, że ja bym takie coś chciał mieć w domu. Nie wiem, mógłbym sobie na tym spać dosłownie. Przecież to jest najmiększa rzecz, jaką chyba w życiu dotykałem. Najbardziej luksusowa. O kurde, co tam jest? Jakiś coś. I łożesz. Kurde. Co za jakiś... Czekajcie, czekajcie. Kurde, mam maskę, sorry. Co to jest? Rolex. Coś to? Ja. Ej, gdzieś, nie wiem, może ktoś, nie wiem jak to się stało, ale leżał tu pod dywanikiem z tyłu, nie? Łożesz, kurde. Ej, sprawdzamy od razu na, gdzieś tam na Google'u, ile on jest warty, taki Rolex. Tu jest napisane, Oyster, nie znam się totalnie na zegarkach. Oyster Perpetual Date. Submariner, to chyba jest model Submariner. 1000 stóp, 3... Coś, wskazówka do zasłania, ale chyba jest na 300 metrów napisane. Niech no sprawdzę, ile on kosztuje. Ja po prostu nie wierzę, nie? Aż tak się trochę trzęsę cały, nie? Że co tu się stało? Rolex, tak? Rolex. Widzę tutaj na stronie jest napisane, patrzcie, Rolex. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest słońce. Widać, widać. Rolex Submariner Date. $11,000. Czy to jest 30 ponad, 40 nawet tysięcy złotych. Pewnie da się taniej znaleźć gdzieś. Za 10 tysięcy, no, 4 dyszki taki zegarek. Ja pierdzielę, oczywiście nie możemy go wziąć, bo to jest po prostu kradzież. Więc zgłosimy go tutaj do obsługi, zaraz pójdziemy i zobaczymy, jak to w ogóle działa. Czy jakiś protokół trzeba spisać, czy co to zrobić. Nie byłbym w stanie sobie go wziąć. Szczególnie, że wszyscy wy widzicie, że mam ten zegarek i gdybym sobie przywłaszczył, to po prostu wszyscy by wiedzieli, że go po prostu ukradłem stąd. A to jest pewnie czyjś samochód, bo może ktoś go już kupił, nie wiem. No, nie zostałem tak wychowany, żeby zabierać takie rzeczy. Zobaczmy, co tutaj jest, co to jest, jakiś papier chyba zwykły. Myślałem, że jakieś dokumenty, ale to jakiś zwykły papier. Zegarek to rozumiem, ale że leżały jakieś kartki takie ogromne, ktoś tam wepchnął te kartki, no po cholerę w ogóle. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Wszystko brudne, zakurzone na maksa, nie? Ja. Zobaczcie, ten zegarek cały w piachu. Aż mam łapy brudne od tego. Dobra, to co? Chyba wydaje mi się, że już się do tych wydarzeń, to aż głupio by było dalej kręcić. Pójdziemy od razu, razem z wami pójdę do tam do tej głównej siedziby i zapytam, co mam z takim czymś zrobić w ogóle. Czy jak to działa? Czy jakiś trzeba spisać, jakiś, że ktoś znalazł? Czy mam to komuś oddać do jakiegoś punktu rzeczy zaginionych? Nie mam pojęcia. Idziemy zapytać, bo nie wiem po prostu. Dobra, postanowiłem, że wam pokażę na szybko. To jest ostatni samochód. To jest Rolls Royce Cullinan. I jest rozbity, to jest chyba rocznik napisany, czyli 20, czyli teraz, bieżący rocznik. Wygląda bardzo na nowy, ale z przodu no jest stuknięty mocno. Jestem ciekawy, za ile on jest, ale to już sobie sami znajdźcie na stronie ewentualnie. Jeżeli jeszcze będą w momencie wypuszczenia tego filmu, może już nawet tych samochodów nie być wtedy. A my idziemy tam prosto do tej siedziby i po prostu zapytamy, co z tym zrobić, bo nie mam pojęcia. I have to ask you, what should I do? I found this one in the car. Back seat below the rug. So, should I give you or whatever? I don't know. I don't care. I don't want to have anything to do with this because, you know, just you're gonna, I don't know. What do you do usually with this kind of stuff when you find something? Yeah, maybe they check. So that's okay. Yeah, no problem. Yeah, just I don't know. Give whoever you want to give.
Yeah. It's the Rolls-Royce Wraith. Rolls-Royce Wraith. The one standing there. So if someone asks, maybe, I don't know. Yeah. Whew, thank you. Good to go. Boże, co za dzień. Jestem po prostu w szoku do tej pory. Jak to jest w ogóle możliwe, że coś takiego się stało, nie? Wow, nie spodziewałem się totalnie. W tych samochodach zawsze coś tam się wala, nie? Ale nic aż tak bardzo wartościowego jak Rolex. Ja nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Oddałem to facetowi, tak jak widzieliście przed chwilą. On powiedział, że to do odpowiedniego działu tam odda. I że powiedziałem, jaki to jest samochód, że jak ktoś się zgłosi, to teoretycznie mogą mu to oddać. Ale nie wiem, coś mi się wydaje, że to sobie po prostu wezmą. Bo tak to podejście tego faceta było takie, że dobra, spoko, to ten. To daj mi, nie? I cześć. Żadnego protokołu nie było, nic takiego. Nie wiem, mam wątpliwości, co się z tym zegarkiem stanie, ale przynajmniej to już jest nie moja sprawa. Ja umywam ręce i to nie będzie nic moja wina przynajmniej. Także się cieszę z tego. I co? I tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co o tym myślicie wszystkim. Czy ceny aut niskie, czy wysokie. Na przykład tego Bentleya Bentayga, czy byście kupili. No i co? Do następnego odcinka oczywiście. Trzymajcie się, na razie, cześć.